Nigdy nie kłamię, bo się nikogo nie boję. Kłamiesz tylko wtedy, gdy się boisz. John Gotti. Zgodnie z treścią artykułu 2 ustawy z 25 czerwca 1997 roku, świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i trybie określonych niniejszą ustawą. W pewnym uproszczeniu można zatem przyjąć, że świadkiem koronnym może zostać sprawca czynu przestępczego, który w zamian za przyjęcie korzystnej dla siebie propozycji w zakresie ścigania i ukarania za ten czyn, obciąży swoimi zeznaniami innych sprawców bądź współuczestników, ujawniając organom ścigania wszelkie znane sobie okoliczności zdarzeń generujących działania o charakterze przestępczym. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Świadkiem koronnym nie może zostać osoba oskarżona o zabójstwo, współudział w zabójstwie lub nakłanianie innych osób do jego popełnienia. O status świadka koronnego nie może ubiegać się także osoba, która kierowała zorganizowaną grupą przestępczą. Świadek koronny w odróżnieniu od świadka incognito nie ma prawa do zatajania tożsamości, a także uchylania się od odpowiedzi. Nie może również odmówić składania zeznań. Główne zadania świadka koronnego ogniskują się we wskazaniu wszystkich znanych mu przestępstw popełnionych w związku przestępczym lub w zorganizowanej grupie. Instytucja świadka koronnego okazała się być niezwykle pomocna dla organów ścigania w rozhermetyzowaniu środowisk przestępczych oraz przerwania tzw. zmowy milczenia. Świadkowie koronni w głównej mierze przyczynili się do rozbicia największych zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, działających w początkach nowego stulecia. W większości procesów pruszkowskich głównymi dowodami oskarżenia były zeznania świadków koronnych i sześćdziesiątek. W moich dwóch procesach niestety też, ale od początku. Zostałem aresztowany tylko i wyłącznie na podstawie zeznań jakże lubianego przez was Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, w których to zeznaniach opowiedział o tym, jak jeździliśmy ponad 3 lata w jednym składzie. Ja jako jego ochroniarz, będąc jednocześnie zarządcą ochoty z ramienia Pruszkowa, postawiono mi artykuł 258, paragraf 2, czyli udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i wrzucono do lochu na mokotowskie enki. Tylko i wyłącznie na podstawie zeznań jednego człowieka. Dacie wiarę? Tak, tylko jednego. Z perspektywy czasu domyślam się, że miało to na celu nakłonienie mnie, abym został drugim pruszkowskim świadkiem koronnym, świadkiem, który potwierdzi zeznania Masy, a na to oczywiście nie było szans.
Został mi Marek, pseudonim Sikor, z którym na szczęście nic nie robiłem. No, aczkolwiek znał moją pozycję w grupie i osobiście kilku chłopaków. Także już na tym etapie byłem ugotowany na podstawie artykułu 258 paragraf 2. Czyn ten był zagrożony wtedy karą do 5 lat pozbawienia wolności. Potem już grono tych, którzy poszli na łatwiznę, zaczęło się powiększać. Powiększyło się o dwóch Chińczyków, to jest Jarka i Sławka, który jeździł z Darkiem Bysiem. Swoje parę groszy dodał też Igor Patyk, który zasłynął tym, że jakimś dziwnym trafem usiadł na ławie oskarżonych za zabójstwo komendanta Marka Papały. Na podstawie zeznań tych dżentelmenów dostałem pierwszy wyrok, a drugi był na horyzoncie, bo pojawił się nowy świadek korony w postaci Sankula. O tym, jak bardzo niedoskonała bywa instytucja świadka koronnego i tym podobnych, świadczy fakt, iż na 6 postawionych mi zarzutów 2 były, mówiąc kolokwialnie, na lewo. Pierwsze kuriozalne odnosiło się do haraczu na dyskotece, gdzie były zeznania tylko i wyłącznie właścicieli tej dyskoteki, odwołane notabene później. Na co bardzo ciekawe, wiarygodna 60 zeznała, że dany haracz nie był pobierany. Sąd jednak zapewne uznał, że jak nie haraczowałem tego miejsca, no to inne i tak jestem do przodu. Drugie było związane z handlem pigułami i to jest też ciekawa historia, bo można mi wiele zarzucić, ale na pewno nie handel towarem, a to jest wiedza powszechnie znana. Wie to każdy od małolata na ochocie po chłopaków z miasta. Pojęcie małego świadka koronnego łączy się z nadzwyczajnym złagodzeniem kary według artykułu 60 kodeksu karnego. Zgodnie z literą prawa karnego sąd jest zobligowany do złagodzenia kary każdemu przestępcy spełniającemu określone przesłanki, a takim staje się osoba, która ujawni organom ścigania nowe istotne okoliczności popełnienia przestępstwa i przyzna się do swojego w nim udziału. Świadek koronny w ogóle to umarza mu się wszystko, i wszystko idzie w pakiet umorzeń, prócz morderstwa i przynależności do i kierowania grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. No i tak naprawdę, wiesz, pieniądze od państwa, wszelkie dobrodziejstwa. Natomiast 60 to jest właśnie ten tak zwany mały koronny, ale to ze względu na to, tak to nazwali, że też mu daruje się winy. Ale to jest tak, że jak masz 60, to dostajesz. To jest kwestia jeszcze, o co wnioskuje prokurator, bo z urzędu masz 1/3 wiesz, na przykład dokonujesz napadu, masz od 2 do 10, to z 2 masz 1/3, czyli 7 miesięcy. Aha. Z roku masz 4 miesiące, ale może być tak, że prokurator może wnioskować, żeby w ogóle darować winy świadkowi koronnemu i sąd się może przechylić na to. Mały świadek koronny musi ponadto przedstawić informacje dotyczące osób we współdziałaniu, z którymi dopuścił się popełnienia przestępstwa. Instytucja małego świadka koronnego poddana została znacznej modyfikacji w roku 2019 w kontekście wprowadzonych regulacji prawnych. Karniści zwrócili uwagę na niektóre niedoskonałości zapisów prawnych w zakresie przyznawania statusu małego świadka koronnego, który to status miał służyć motywowaniu przestępców o niższej randze w zorganizowanej grupie przestępczej do obciążania zeznaniami współwinnych. 60 do sprawy może mieć kilku, tak jak do Pruszkowa. Ale do jednej sprawy jest 1/60. Jak jest więcej artykułów, to mogą ten zeznaje w tej sprawie, ten zeznaje w tej sprawie i wiesz, i robi się kilka 60.
Według regulacji kodeksu karnego na sąd nałożony został obowiązek nadzwyczajnego złagodzenia kary bądź nawet warunkowego jej zawieszenia w następstwie ujawnienia przez podejrzanego ważnych informacji dotyczących osób uczestniczących w procederze przestępczym. Warto przy tym wspomnieć o szeregu przywilejów przysługujących małym świadkom koronnym, w tym między innymi o braku konieczności potwierdzania swoich wyjaśnień przed prokuratorem w czasie postępowania sądowego, czy też możliwości skorzystania z odmowy udzielania odpowiedzi na pytania obrońców, sądu i prokuratorów. Wobec małych świadków koronnych nie stosuje się też specjalnego dozoru, w odróżnieniu od procedur, jakimi objęty jest każdy duży świadek koronny. W odróżnieniu od małego świadka koronnego, duży świadek koronny musi pozostać do stałej dyspozycji sądów oraz organów ścigania i może być przesłuchiwany wielokrotnie, podczas gdy mały świadek koronny jedynie raz, mając przy tym zagwarantowane nadzwyczajne złagodzenie kary. Wspomniany we wstępie świadek incognito, czyli świadek anonimowy, jest to osoba przesłuchiwana w toku postępowania karnego, której dane osobowe nie są znane pozostałym uczestnikom postępowania. W polskich procedurach karnych odpowiednie przepisy dotyczące świadków anonimowych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1995 roku o zmianie kodeksu postępowania karnego. W porównaniu z instytucją świadka koronnego, którym zostaje przestępca podejmujący współpracę z organami ścigania, świadkiem incognito może zostać każda osoba decydująca się na zeznania, o ile zachodzą obiektywne przesłanki uzasadniające obawy związane z zapewnieniem tej osobie bezpieczeństwa dotyczącego jej życia, zdrowia i mienia. Koronnych i 60 w grupie pruszkowskiej było oczywiście więcej. Był nim m.in. Broda, który sławił się właśnie pomówieniem Sławka Opali. No nie tylko jego, ale i żony ministra sprawiedliwości. Dorzucił też swoje 3 grosze do sprawy zamachu na komendanta Marka Papałę. Osobiście słabo go pamiętam i całe szczęście, że nie miałem z nim nic wspólnego. Z mojego punktu widzenia no nie był nikim ważnym. Taki niskiej rangi przed przekrętem, aczkolwiek znającym wiele ciekawych osób. No, zwykły rzeźmieszek, nikt wybitny, tylko że był cwany. Najlepszym dowodem prawdomówności Brody jest jego lista zarządu Pruszkowa i ich najbliższych współpracowników. Znałeś go osobiście? Brodę? Mhm. I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo wszystko wskazuje na to, że tak, rozpoznaję go na jednym ze zdjęć. Aczkolwiek nie jestem w stanie go znaleźć w głowie, natomiast dzwoni mi w uszach cały czas Piotrek Kapusta, przy okazji Grafa, kilkakrotnie Andrzej Rigodą, nieżyjący również, o nim wspominał. Więc nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ale zadałeś o tyle ciekawe pytanie, że ze Sznytem się znałem całe życie. Był czas, kiedy się naprawdę kolegowaliśmy. Oczywiście jego również sfalowałem, bo sobie na to zasłużył. Bo zrobił taki numer zakamuflowany, sądził, że się nigdy nie dowiem o tym i to po prostu była moja odgrywka, ale to jest jakby inna para kaloszy. Wracając do sprawy Brody, podczas procesu dopiero się dowiedziałem, że był ze Sznytem związany. W ogóle sobie nie przypominam tego. Nie mogę go znaleźć w głowie w otoczeniu Sznyta. Dla mnie sprawa jest bardzo, bardzo enigmatyczna, bo jakby znam, siłą rzeczy znam treść jego zeznań, ludzi, których popomawiał, poobciążał. Często to nie korespondowało z moją wiedzą, bo jak wiecie Państwo, ja zeznawałem tylko przeciwko swoim wrogom, ale część z tych wrogów to byli ludzie związani z grupami. I teraz było często tak, że ja swoimi zeznaniami odciążałem ludzi, których on popomawiał, bo w ogóle się fakty nie zgadzały, a ja nie mogę kłamać. On miał w tym interes, ja żadnego, bo jak wiecie Państwo, ja odsiedziałem celowo wrog do końca. I w
wręcz szkodziłoby mi skłamanie chociaż o przecinek. Poza tym ja nic nie miałem do ugrania, żeby było jasne. On miał. No i teraz moje zeznania tu, a jego tu. No zupełnie parę rzeczy się zgadza, ale to takie rzeczy, które można było w gazetach przeczytać, więc... Wiesz, to są sytuacje, kiedy ktoś uwierzy, ktoś nie uwierzy. Dzisiaj się bardzo łatwo dostać do aresztu. Szczególnie dla policjanta. Można doskonale przygotować sobie pomówienia, mega doskonale. Świadek koronny w pewnym momencie był wykładnią i głównym przekaźnikiem informacji, gdzie była wiara dla niego. Ale oni kłamali. Oni pomawiali ludzi. Ja osobiście sam zatrzymywałem świadka koronnego, Grubego, w Pniewach pod Poznaniem, który pomawiał ludzi do narkotyków. Wszyscy ci ludzie opuścili areszty, opuścili zakłady karne, ale prokurator, pomimo to, że Gruby zażądał 250 tysięcy dolarów za zmianę zeznań, pieniądze zostały oczywiście inicjujący pakiet przygotowany, na gorącym uczynku został zatrzymany. Niemniej jednak, pomimo to, że starał się manipulować i kupczył informacjami, prokurator od razu nie wypuścił ludzi. Prokurator dalej upierał się przy tym, że te osoby mogą jednak mieć związek z handlem i produkcją narkotyków. Ja powiem tak, że w wielu sprawach w tamtym okresie, wcześniej, ale i do tej pory, policjanci, którzy chcą osiągnąć sukces, zapominają, że prowadzenie postępowania przygotowawczego to jest szukanie elementów przestępstwa, które stanowi o tym, czy ktoś dokonał przestępstwa, czy nie. Czyli zbieramy argumenty i za, i przeciw. W tej chwili jest nastawienie, że szukamy tylko materiałów, które obciążają. Wychodząc z takiego założenia, no każdego z nas prześwietlamy tylko pod kątem, co zrobił złego, nie patrząc, co mógł w tym czasie zrobić dobrego. I doszło do sytuacji, że przestępcy, którzy dla mnie zawsze będą przestępcami, i oni broniąc się, to też jest odruch, wymyślają i stworzone rzeczy. Ja w swojej karierze miałem wielu podejrzanych, którzy przychodzili i wymyślali różne rzeczy na zasadzie, żeby być przesłuchiwanym, czy wyjeżdżać w konwoje na rozmowy. No, wymyślali niestworzone rzeczy o sobie, o swoich kolegach, bo w ten sposób no, tracili te godziny niedobre te godziny, które spędzali w areszcie, na coś ciekawego, prawda? I w związku z tym oni sobie wymyślali niestworzone, jakby to wtedy byliśmy farmazony. Przy czym doświadczony policjant wie, kiedy to jest farmazon, a kiedy to jest coś konkretnego. No. Ja chcę powiedzieć, że wokół mnie też chodziła grupa wywiadowcza. Na tyle jednak wymyślali, konfabulowali takie, że to było na tyle czytelne, że w końcu zostałem wezwany do Komendy Głównej, żeby przedstawić ze swojej strony, co o tej sprawie myślę. No i okazało się na przykład, że faktycznie było tak, ponieważ ja byłem wtedy postacią znaną, że jak pojawiłem się w środowisku, gdzie byli przestępcy, to traktowano, że z tymi przestępcami współpracuję. Teraz chciałem powiedzieć ogólnie o koronnych, o Brodzie, o systemie świadków małych, dużych koronnych. Jest to absolutnie obok systemu stosowanych tymczasowych aresztowań, według mnie jest to największa patologia naszego systemu. Patologia, która wynika z podejścia sądów do spraw, do uwiarygodnienia zeznań świadków koronnych. Doszło do tego, że na podstawie pomówień można zniszczyć każdemu człowiekowi życie.
i twierdzenia, czy orzecznictwo, że te pomówienia wymagają potwierdzenia i tak dalej. No, potwierdzenie zwykle jest organizowane przez prokuraturę w postaci zeznań drugiego świadka koronnego, trzeciego, sześćdziesiątek. Natomiast do tego systemu świadków koronnych, szczególnie dużych, dopuszczono ludzi, którzy absolutnie nie powinni funkcjonować w systemie, ani tym bardziej jej zeznania nie mogą, czy nie powinny być podstawą do wyroków skazujących. Przypomina to sobie Macieja B***a, pseudonim Gruby, którego razem z Krzysztofem Rutkowskim aresztowaliśmy na Śląsku. To był świadek koronny, który praktycznie przetarł szlak dla przestępstw, które później popełniali koronni. Człowiek, który znajdował się pod opieką, ochroną policji, wskazywał potencjalnych sprawców przestępstw, oczywiście ludzi niewinnych, zwykle dobrze funkcjonujących finansowo, a później, po tym jak otrzymali zarzuty obrotu ogromnymi ilościami narkotyków, to pan się do nich udawał i ewentualnie jego partnerka i proponowali w zamian za obniżenie tej ilości narkotyków uzyskanie korzyści majątkowych. Później była słynna spółdzielnia świadków koronnych, to już nasi lokalni Chicken, Tato, Józek, ludzie, którzy również złożyli sobie taki związek, który funkcjonował właśnie w oparciu o obciążanie kogoś obrotem narkotyków, a w efekcie później żądaniem od tej osoby czy od jej rodziny korzyści finansowych. Dochodziło do sytuacji takich, że koronni masowo popełniali oszustwa, przestępstwa. Już nie mówię tutaj o małych koronnych, gdzie jest to bardzo częstym przypadkiem. Ale wracając do Brody. Broda, mieszkając w Kielcach, tam był ukrywany przez CBŚ, dopuścił się bardzo wielu przestępstw, oszustw. No, i to na kwoty co najmniej 2 milionów złotych. Później już, gdy analizowałem sobie tą sprawę, starałem się dotrzeć do ludzi, którzy zostali przez Brodę oszukani. Funkcjonował tam na zasadzie tajnego agenta. Czyli przedstawiał się, zwykle te pieniądze wyłudzał od kobiet. Przedstawiał im się jako przykrywkowiec, czy tajny agent, czy jak to zwał, który się ukrywa przed zemstą świata przestępczego i jest tak uczciwym człowiekiem, tak dobrym, tak zaangażowanym w walkę prawdy i sprawiedliwości, że musi się po prostu ukrywać. Ci ludzie oczywiście pokrzywdzeni nie wiedzieli, kto to jest naprawdę. Nawet wywieszał sobie kamizelkę taktyczną z napisem policja na balkonie, że niby tam prał ją, czy czyścił. Więc no fakt faktem, że oszukał kilka osób. Fakt faktem, że osoby te zgłaszały te zdarzenia organom ścigania i faktem, że Broda nie poniósł żadnych konsekwencji. Co więcej, ostatnio słyszałem, że gdzieś tam się popisywał swoją odwagą i walką na Ukrainie, rzekomo jako najemnik. Zastanawia mnie, w jaki sposób opuścił terytorium Polski. Kto mu zezwolił w ogóle na to, żeby on to terytorium Polski opuścił. Podobnie w przypadku Grubego, o którym mówiłem, on uciekł do Australii z kolei. Również w
sytuacji takiej, gdy zaczęły wychodzić jego przekręty, jego przestępstwa. Natomiast jak jeżeli typ brody czy innego, do tej pory zresztą funkcjonują takie typy, którzy widzą, że policjant chce coś zrobić, znaczy policjant spraw wewnętrznych, prawda, chce coś zrobić i imponuje mu, że rozmawia z przestępcą, to przestępca wymyśla, a tamten da mi łapówkę, a tu rozmawiał z tym, a tu się spotkam z innym i to tego policjanta, być może wydaje mi się mniej doświadczonego, tak podbija, że proszę, on z przestępcą rozmawia, przestępca mu na tacy daje policjantów. I tak było ze Sławkiem. Była taka kwestia, która w jakiś sposób uwiarygodniła Brodę, bo Sławek w czasie, gdy był funkcjonariuszem policji, miał jakichś znajomych w Łodzi i ten jego przyjaciel zmarł, zostawiając żonę i dwójkę dzieci. Ta wdowa zgłosiła się do Sławka, że ma do ściągnięcia wierzytelność od jakiegoś tam dłużnika, który stwierdził, że po śmierci jej męża on jest, nic nie jest jej winien i no, po prostu odcina się od tego zobowiązania. I Sławek no, zareagował honorowo jako facet, po prostu pojechał tam, został notabene zawieziony przez Brodę, który no, zobaczył tą całą sytuację. No i Sławek no, może wtedy rzeczywiście popełnił błąd taki, że jako funkcjonariusz dał się w jakieś tam kwestie windykacyjne. Problem się zrodził taki, że Broda później odwiedzał tego dłużnika i ściągał od niego pieniądze. Sławek o tym w ogóle nie wiedział. Ale rzeczywiście facet potwierdził, że w jakimś tam zdarzeniu Sławek uczestniczył, negocjując z nim po raz pierwszy. No i to było, że tak powiem, przypieczętowanie tego wszystkiego, bo pokrzywdzony stwierdził, że było takie zdarzenie, to znaczy, że Broda mówi prawdę. To mu otworzyło drogę do tego, żeby kłamać w następnych sprawach i już się rozwijać na temat zabójstwa generała Papały, udziału Sławka w tym. No przecież to jest kosmos po prostu. Nikt do tej pory nie przedstawił żadnego dowodu na to, że Opala współpracował ze światem przestępczym. A Broda? Więc właśnie teraz o to chodzi, że mówię ci, że nie mogę znaleźć Brody w głowie. Dzwoni mi od strony grafa. Ja też go nie pamiętam. Rozumiesz już teraz? Nagle się pojawia postać, która rzeczywiście wie wiele rzeczy, ale wie inaczej jakoś. Dobrze, możemy przypisać to, że miał interes kłamie. Okej. Okay. Mhm. Ja nie kłamię, bo nie leży to w moim interesie. I ta wiedza nie koresponduje z moją. Mało tego, znam grafa od dzieciaka, wiesz o tym. Doskonale. Pokazywałem ci skwerek, byliśmy gdzie razem, psy wyprowadzaliśmy jeszcze na spacerek, ja byłem gówniarz. Potem przecież Rigodona ja przyprowadziłem do miasta do samochodziarzy, on potem współpracował z grafem. Parę razy wspomniał Piotrek Kapusta, nigdy nie padła ksywa Broda. Po czym ja się w śledztwie dowiaduję, śledztwie, no tak, śledztwie, no bo ja zeznaję tylko i wyłącznie, ja nie mam zarzutów nigdzie do tej sprawy, przecież wiecie o tym. Dowiaduje się o świadku koronnym Brodzie. Dobrze, w porządku. Być może taki był. Rozpoznaję go tylko na jednym zdjęciu, twarz podobna gdzieś mi świta. Po czym dowiaduje się, że był związany ze Sznytem. Sznyta znam od momentu, jak wrócił z Budapesztu, to jest najdalej, 86 rok. Może 7. Mówię może. Najdalej. I nic nie wiem o Brodzie? Co jest grane? Broda zeznał, że w tamtym czasie był ze Sławkiem w mieszkaniu operacyjnym i w tym mieszkaniu operacyjnym spotkał dwóch Rosjan, którzy przywódcy zaczęli opowiadać o robocie, o odstrzeleniu kogoś. Gdy wszyscy się upili, Broda jako ten najdzielniejszy z najtwardszą głową przeszukał im torby, plecaki i znalazł tam rzekomo dwie radiostacje i pistolet.
CZ-kę, jak zeznał. Te zeznania również wystarczyły, żeby prokurator, udostępniając do mediów informacje o swoim najważniejszym świadku koronnym, zaczął naciskać również na sprawę zabójstwa generała Papały. Ja już pomijam te fakty, że generał zginął zastrzelony z tetetki, a nie CZ-ki. Pomijam już te okoliczności, że prokurator przedstawiał Brodę jako człowieka, który zaopatrywał w broń grupę pruszkowską, więc rzekomo powinien się znać na rodzajach broni. Prawda była taka, że Broda przez swoje kontakty na stadionie dziesięciolecia, gdzie swego czasu handlował butami, miał jakichś dwóch znajomych ruskich narkomanów czy Ormian, już nie pamiętam, i rzeczywiście kupił od nich pistolet, jakąś zardzewiałą tetetkę starą. Natomiast no, fakt zakupienia jakiegoś złomu nie oznacza w normalnym świecie, że ktoś dostarcza broń grupie zorganizowanej, czy jest jakimś przedstawicielem, czy łącznikiem grupy polskiej z grupami wschodnimi, tak jak to przedstawiał go prokurator. Podobnie jeśli chodzi o absurdalność tych zarzutów, była kwestia nielegalnego posiadania broni. Oczywiście żadnej broni u Sławka nie znaleziono, natomiast Broda w zeznaniach wskazywał, że widział u niego amunicję, czy widział u niego pistolet. Sławek miał broń służbową, Sławek miał broń prywatną do ochrony osobistej, więc tutaj w tamtym okresie czasu on nie funkcjonował bez broni, którą posiadał legalnie. Więc to są takie kwestie obrazujące tylko, że te zarzuty, mimo swojej naprawdę ogromnej wagi i ciężaru gatunkowego, opierały się wyłącznie na potwornych pomówieniach. Później, po wielu latach, gdy poznałem Sproketa, okazało się, że on zeznawał w sprawie Brody. Był z nim konfrontowany, znaczy to nie była sprawa Brody, tylko sprawa grupy Tadeusza podgrupy. Broda tam zeznawał, Sproket również, dochodziło do konfrontacji między nimi i Sproket wykazywał co najmniej 4 razy, że Broda kłamie, po prostu kłamie. To oczywiście nie spotkało się z żadnymi konsekwencjami co do jego statusu. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że statut koronnego utracił Sproket, a nie Broda. No ale to już jest temat na inną historię. Generalnie zeznania Brody, prócz takich potwornych ogólników i próby uwiarygodnienia się za wszelką cenę, nie posiadały żadnej mocy. Dlatego też decyzja prokuratury mnie szokowała o utrzymaniu tych zarzutów, no i podobnie mnie szokowała decyzja sądu o akceptacji tego przyznania się Sławka z tą treścią zarzutów, które dotychczas były przedstawiane, łącznie z tym nielegalnym posiadaniem broni, łącznie z udziałem w tej grupie pruszkowskiej, w tym składzie, który Broda przedstawił, co jest totalnym absurdem. Absurdem, który został też zaprzeczony przez inne postępowania, które doszły do innych konkluzji. Okazało się, że dla naszego systemu nie ma to specjalnie znaczenia. Broda był przygotowywany jako ten najważniejszy świadek koronny, który miał być użyty w sprawie politycznej. Notabene na Sławka też były w jednym przesłuchaniu wywierane, no może naciski to za duże słowo, ale namawiano go, żeby zeznał na temat jednej czy drugiej osoby. Oczywiście Sławek odmówił. I to jest jakby w pigułce cała sprawa,
I teraz jej tło jest bardzo enigmatyczne, skomplikowane. Brak mi dosłownie jest określeń na to. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. W każdym razie wiem jedno, że mamy w tej chwili sierpień, Grzegorz? Tak. W listopadzie będzie następna sprawa, którą prostuję po brodzie. 10 lat minęło. 10 lat minęło. Brody nie ma. Wiadomo, że jest za granicą i dowodzi wojskiem. Tam też jest następna afera, ale to nie jest program o tym i jakby odcinek o tym, więc o tym nie dyskutujmy. Doprowadził do tego, że dwóch policjantów wykorzystało moment, ich praca została zmarnowana, poszło na emeryturę. Prokurator odszedł i 6-letnie ponad śledztwo poszło do śmietnika niemalże. Tylko zostały wątki wyjęte, ponieważ moje zeznania nigdy nie zostały podważone. To ja nie wiem, to już chyba do tej sprawy, to już chyba ja jeden jeszcze tylko zeznaję i prostuję głupoty po brodzie. W Polsce k*** jest poszukiwany za oszustwo i grozi mu do 8 lat więzienia. Z Polski uciekł chyba w 2014 roku, a dwa lata później pojawił się właśnie na Ukrainie. W 2016 ukraińskie organy ścigania oskarżyły go o rozbój i napad na tle seksualnym, ale odpowiedział ostatecznie tylko za rozbój. W listopadzie 2016 zatrzymano go i spędził rok w więzieniu. Polska poprosiła władze Ukrainy o ekstradycję w 2017 roku, woleli Ukraińcy osądzić go w swoim kraju. O brodzie usłyszeliśmy w 2021 roku, kiedy organy ścigania przeszukały jego samochód, w którym znalazły półautomatyczny pistolet i kulę, a następnie przeszukały budynek, z którego korzystał, znajdując tam materiały wybuchowe. Groziło mu wtedy za to do 8 lat więzienia, ale wyszedł za kaucją. W lutym Broda wstąpił do wojska i automatycznie unieważniono jego sprawy, a nawet oddano mu pieniądze z kaucji. Jego kryminalna przeszłość nie przeszkodziła w dostaniu się do Międzynarodowego Legionu i objęciu tam kierowniczej nawet roli. W sierpniu uruchomiono śledztwo przeciwko Brodzie i jego działaniom na Ukrainie. Wyniki niestety nie są znane. Była taka sytuacja, że kilka lat temu przed nim przestrzegałem Janusza, nieżyjącego już Janusza Szostaka. Janusz miał pomysł na projekt napisania książki z Brodą, nawet pofatygował się do niego na Ukrainę. A w trakcie wizyty wyniknęła między nimi awantura, wskutek czego Janusz Szostak przyznał mi rację, że z tym gościem współpraca na poziomie nie jest możliwa. Uzasadnił to tak, on zawsze będzie szukał opcji tak oszukać kogoś, bądź wykręcić. Początkowo Broda był wiarygodnym świadkiem, z jego poręki nawet Artur, młody Malizna, dostał 4-letni wyrok i odsiedział ten wyrok. Jeżeli chodzi o sądy, dziś już sądy miałyby dylemat, aby wydać ten nawet najmniejszy wyrok skazujący na podstawie jego zeznań. Także u większości osób, które miały wątpliwą przyjemność spotkania z nim, jest podobnego zdania. Facet jest wysoce interesowny, bardzo nielojalny, umie zaczarować swojego rozmówcę, ale na dłuższą metę łatwo go rozkminić. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania, zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, do
dobre numery się waliło. Mieśniak Czerwusorze byli tą prawdziwą siłą. Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie. Mógłbym tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i pruszków, nie chcę bez pracy, prawdę, kompasy, bez krok i kłamstwa. Hamstwa, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy Państwa. Yo. Zapraszamy Państwa.